Sponsorem dzisiejszego infotygodnika jest firma Pieta Malbork, wypożyczalnia przyczep. Telefon 539 175 175, www.dawidpieta.pl. W dzisiejszym infotygodniku powiemy m.in. o zaprzysiężeniu burmistrza Malborka. Z woli wyborców obejmuję dzisiaj stanowisko burmistrza miasta. To dla mnie ogromny zaszczyt. Powiemy również o kolizji drogowej w Malborku. Nasze działania polegały na podłączeniu akumulatoru w przechodzie osobowym. A także pokażemy, jak Malbork, Nowy Staw, Sztum i Dzierżgoń obchodziły Mikołaj. Jest piątek, 12 grudnia. Olga Jabłońska. Zapraszam na infotygodnik. W minionym tygodniu odbyło się zaprzysiężenie burmistrza Malborka oraz wójta gminy Stegna. Uroczystości miały miejsce 5 grudnia. Łączy nas jedno najważniejsze zadanie. Zadbanie o lepszą organizację pracy ku zadowoleniu mieszkańców. Serdecznie zapraszam do współpracy. Mieszkańcy obdarzyli mnie mandatem burmistrza. Was, panie i panowie, mandatami radnych, ufając, że wspólnie będziemy dbać o rozwój tego miasta. W Nowym Stawie rozdawał upominki, w Malborku pozostawił je w butach. Mowa oczywiście o świętym Mikołaju, na którego 6 grudnia przede wszystkim czekali ci najmłodsi. W jakiej atmosferze witano świętego Mikołaja i jakie pozostawił prezenty? O to pytaliśmy mieszkańców. To jest taki dzień w roku, jeden, bardzo ważny dla wszystkich. Tutaj każdy z nas jest dzieckiem, tu każdy z nas oczekuje na prezent. Pomyślałem sobie, że nie mogę. Szósty grudnia był również ważnym dniem dla laureatów konkursu Żuławy – Mozaika Wielu Kultur. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w Galerii Żuławskiej w Nowym Stawie. Projekt był skierowany do młodych żuławiaków ze szkół ponadgimnazjalnych. Zależało nam na tym, żeby wzbudzić w nich tą chęć poznawania swojego regionu, a także odkryć własną tożsamość. Szukałam informacji na temat mojej rodziny. No i skupiałam się głównie na tym. Przede wszystkim historia Mennonitów, to jakie nowości wprowadzili w naszym regionie, to jak zmienili nasz mały kraj. Przechwycenie dwóch rosyjskich bombowców lecących nad Bałtykiem. Taki nakaz 10 grudnia otrzymali piloci F-16. Dwa stacjonujące myśliwce w polskiej bazie pod Malborkiem zostały poderwane w trybie alarmowym. Od września nasza redakcja brała udział w szkoleniu dziennikarskim artykuł 61. Na ostatnim spotkaniu w środę otrzymaliśmy certyfikat w ramach całego projektu. Pan Robert Bychowski. Dziękujemy. Trafiam na opór zdobyciu informacji właśnie w jakimś urzędzie albo informacji publicznej, kiedy mi się wydaje, że tak naprawdę wystarczy tylko wykonać jeden telefon, żeby tą informację zdobyć, a w zasadzie tylko dwa, tylko powiedzieć, czego potrzebuję. Od 14 grudnia zmienia się rozkład jazdy pociągów. Nowością będą przywrócone niektóre połączenia kolejowe, ale przede wszystkim na torach pojawi się pendolino. Dwa pojazdy ciężarowe oraz jeden osobowy uczestniczyły w kolizji w Malborku 9 grudnia na Alei Wojska Polskiego. Brygadzie Rejonu Roszczewskiej, wiceprasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Malborku. 9 grudnia około godziny 16.20 w Malborku przy ulicy Wojska Polskiego miała miejsce kolizja trzech samochodów. Jeden samochód osobowy, dwa samochody ciężarowe. Auta w momencie dojazdu z zastępu JLCG Malbork. Auta stały na jezdni. Nasze działania polegały na
podłączeniu akumulatorów w samochodzie osobowym, nad samochodami, wisiał nad łamami kolar drzewa. W tym momencie został zadysponowany samochód, autodrabina, ratownik z kosza, przywrócił pilarki, odciął nad łamami kolar. Następnie ratownicy przywrócili bezpieczny ruch na drodze i na działania zakończono. Działania ogólnie trwały około godziny 10 minut. Wspólnie ze Strażą Pożarną w Malborku zrealizowaliśmy film ku przestrodze, mówiący o tym, w jaki sposób możemy walczyć z czadem, cichym zabójcą. Co roku czad zbiera tragicznie żniwo. Tragedie ludzkie są często konsekwencją niewiedzy w zakresie użytkowania urządzeń grzewczo-kominowych. Uwaga, ogłaszam alarm dla zastępów GBA i GCBA. Malbork, ulica Poczty Gdańskiej, 4/1. Podejrzenie pod truciem tlenka. Prawdopodobnie dwie osoby. Sport zaczniemy od piłki ręcznej. Numer 7, Michał Prodniewski. A już w sobotę piłkarze ręczni pomazani Malbork w ostatnim spotkaniu tej rundy podejmą na wyjeździe Wójcik Elbląg. Spotkanie to może przypieczętować drugą lokatę, na której obecnie znajdują się Malborczycy w tabeli. Przypominamy, iż drugie miejsce na koniec sezonu oznaczałoby baraże o wejście do Superligi, najwyższej ligi w Polsce. W najbliższych dniach zapraszamy do Nowego Dworu Gdańskiego. Tam już jutro o godzinie 13 w Żuławskim Parku Historycznym odbędzie się kiermasz ozdób świątecznych. Wszyscy chętni mogą stworzyć własne ozdoby. Żuławski Ośrodek Kultury i Żuławski Park Historyczny serdecznie zapraszają. Natomiast Malbork zaprasza na recital pieśni rosyjskiej. Na wszystkich chętnych 12 grudnia czeka jazz klub Spiżarnia Malbork.
A już 13 grudnia nowy staw przygotował dla wszystkich mieszkańców konkurs pastorałek. Burmistrz nowego stawu i Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki czeka na wszystkich chętnych w Galerii Żuławskiej o godzinie 16. To nie wszystkie atrakcje, jakie czekają na Państwa w najbliższych dniach. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej. A ja już się z Państwem żegnam i zapraszam na Infotygodnik za tydzień.